Otwórzcie swoje Biblię na ewangelii Jana, rozdziale 20, ewangelia Jana, rozdział 20, werset 30 i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. To nie jest mój główny tekst, ale czytam Wam ten tekst z dwóch powodów. Po pierwsze, aby pokazać Wam, że Jan jest absolutnie przekonany, że zbawienie dokonuje się jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Co jest w zgodzie z innymi apostołami, zwłaszcza z apostołem Pawłem, list do Rzymian, czwarty rozdział. Jest absolutnie całkowicie przekonany. Wie, będąc prowadzonym i inspirowanym przez Ducha Świętego, że zbawienie jest przez wiarę w Jezusa. I to charakteryzuje Jana poprzez całą Ewangelię i listy, które napisał. Zawsze mówi o wierze w czasie teraźniejszym, odnosząc się do wierzących jako do tych, którzy wierzą. To jest chrześcijanin przez cały Nowy Testament. Chrześcijaninem jest ten, który ciągle wierzy. Nie ten, który uwierzył w przeszłości, a cała jego wiara i pokuta odnosi się tylko do tego jednego czasu w historii. Nie. Chrześcijanin to osoba, która jest nieustannie wierząca, nieustannie ufająca Chrystusowi. Apostoł Paweł ujął to w jednym z najpotężniejszych fragmentów w swoich listach, w liście do Filipian, gdzie powiedział, że prawdziwy chrześcijanin chlubi się w Chrystusie Jezusie. Patrzy tylko na Jezusa Chrystusa, a w ciele ufności, zaufania nie pokłada. Ciągle widzimy to w listach. Paweł nawet nam mówi, używając fantastycznego, logicznego argumentu w rozdziale 11, że wiara i uczynki, łaska i uczynki są sobie diametralnie przeciwne. Nie możesz mieć ich obu w tym samym czasie. Jesteśmy zbawieni jedynie przez wiarę. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam ukazać z tego fragmentu, a która jest bardzo ważna, jest to, że Jan mówi nam, dlaczego napisał swoją Ewangelię. Dlaczego Jan napisał swoją Ewangelię? Mówi, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Więc Jan daje nam konkretny powód, ewangelizacja. Napisał to, aby ludzie mogli przeczytać tę księgę i uwierzyć, a wierząc byli zbawieni. Przejdźmy do naszego głównego tekstu. Przejdźmy do pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana. Piąty rozdział, werset trzynasty. Jest napisane, Jan pisze, to napisałem Wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Teraz podaje nam powód, dlaczego napisał ten list. Mówi w wersecie trzynastym, to napisałem wam, co nam napisał. Rozdział pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, pierwszego listu Jana. Więc napisał pierwszy list Jana. Jaki jest jego cel? Po pierwsze pisze do tych, którzy wierzą. Do tych, którzy wierzą w Jezusa, jaki jest jego cel? Aby mogli wiedzieć, że mają życie wieczne, żeby mogli mieć pewność, przeświadczenie, że prawdziwie mają żywot wieczny. Jest to ważne w życiu każdego wierzącego, aby miał on biblijną pewność tego, że prawdziwie wierzy. Ale było to szczególnie ważne tutaj dla ludzi, do których pisał Jan. Dlaczego? Z listu i z tego, co wiemy o późniejszych latach życia Jana, wiemy, że istniało kilka heretyckich grup, które powstały. Nie możemy nazwać ich całkowicie gnostyckimi. Ponieważ gnostycyzm nie był jeszcze w pełni rozwinięty, ale te grupy były prawdopodobnie korzeniem tego, co później przyszło jako największa herezja we wczesnym kościele gnostycyzm. Gnostycy byli ludźmi, którzy głosili, że mają wyjątkową wiedzę. Byli bardzo ezoteryczni, bardzo mroczni, bardzo sekretni. I cała ich wiedza była bardzo sekretna. Byli bardzo dumni ze swojej wiedzy. Wymyślili każdego rodzaju złożoności wokoło osoby Jezusa i wokoło chrześcijańskiej wiary. Przynajmniej korzeń tego gnostycyzmu zaczął rosnąć. I prawdopodobnie ci fałszywi prorocy wkroczyli do tego zboru. Kiedy wkroczyli, o to, co zrobili. Pomyślcie o tym i rozpoznajcie zastosowanie w czasach obecnych. Byli to ludzie, którzy przyszli do zboru i twierdzili, że mają specjalne objawienie. A chrześcijanie, którzy byli uczniami Jana, ci ludzie uważali ich za dzieci, które nie miały tak naprawdę pełnego poznania. Mieli pismo i wiedzieli o Jezusie, ale ta grupa, która przyszła, oni mieli specjalne objawienie, specjalną, sekretną wiedzę, specjalne pomazanie, różnego rodzaju rzeczy. I chwiali oni wiarą prawdziwych chrześcijan, którzy mieli tylko Jezusa, którzy mieli tylko pismo którzy mieli tylko apostolskie nauczanie. Brzmi to znajomo? Więc ci fałszywi nauczyciele przyszli i zaczęli stwarzać wiele problemów. Tak więc wielu wierzących traciło swoją pewność, zaczynali wątpić, że są prawdziwymi chrześcijanami w świetle tych superapostołów i tych super nauczycieli i tych ludzi, którzy mieli tę sekretną, specjalną wiedzę, która wychodziła poza wiedzę apostołów. Więc Jan pisze list, a list ten jest serią testów. Jest to seria charakterystyk tego, kim jest prawdziwy chrześcijanin i tego, jak prawdziwy chrześcijanin wygląda. Celem dla czytelników Jana i dla nas jest to, abyśmy spojrzeli na to, co napisał Jan, porównali to z naszym życiem, a następnie poprzez pismo i służbę Ducha Świętego. Abyśmy upewnili się, że jesteśmy prawdziwie wierzącymi, jeżeli nasze życie poddaje się temu, co mówi Jan, o tym, kim jest prawdziwie wierzący, to właśnie zrobimy. Nie mamy czasu, aby przestudiować cały list, ale przejdziemy przez serię testów, serię charakterystyk prawdziwego chrześcijanina, które da nam Jan, i porównamy z tym nasze życie. Jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, pismo to potwierdzi i da ci więcej pewności. Jeśli jesteś prawdziwym wierzącym, który często zmaga się z wątpliwościami, to pismo również da ci pewność. I po trzecie, jeśli jesteś osobą, która tylko wyznaje wiarę w Chrystusa, ale Chrystus nie dokonał w tobie żadnej zmiany i nie dokonuje jej teraz, i jesteś taki, jaki byłeś wcześniej. To może to ukazać, że możesz go nie znać. Ale chcę wam dać ostrzeżenie, że jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli całkowicie każdą z tych charakterystyk. Co przez to rozumiem? Po pierwsze, nie chcemy uczyć ich w taki sposób, w zły sposób, tak aby prawdziwi chrześcijanie zaczęli się potępiać, myśląc, że są zgubieni. Nie chcemy również wyjaśniać tych charakterystyk, tak jakby nic nie znaczyły. Chcemy wiedzieć dokładnie to, co Jan mówi. Przejdźmy do pierwszego listu Jana, rozdziału pierwszego. Powiem Wam coś o historii interpretacji Biblii. Poprzez stulecia, pierwszy list Jana uważany był przez starszych kaznodziejów, nawet w przeciągu ostatnich stu lat. Pierwszy list Jana był tą księgą, którą kaznodzieje używali w poradnictwie. Kiedy przyszedł ktoś do nich, wątpiąc w swoje zbawienie, używali pierwszego listu Jana. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. W Ameryce i w niektórych miejscach w Europie i prawdopodobnie w niektórych miejscach w Norwegii, z tym nowym ewangelikalizmem i tymi rzeczami, które się dzieją, ktoś przychodzi do pastora i mówi: Nie wiem, czy jestem zbawiony. I typowym pytaniem zadawanym przez typowego pastora dzisiaj jest: cóż, czy kiedykolwiek pomodliłeś się i zaprosiłeś Jezusa do swojego serca? A kiedy ktoś odpowie tak, to pastor zapyta. Czy byłeś szczery? A kiedy ta osoba odpowie, cóż, myślę, że tak. To pastor odpowie, jesteś zbawiony, to tylko diabeł cię niepokoi. Nic z tego nie jest biblijne. Starsi pastorzy poszliby do pierwszego listu Jana i przestudiowaliby ten list z osobą, która wątpi w swoje zbawienie. I jeśli byłaby ona chrześcijaninem, znalazłaby większą pewność. Ale spójrzcie na to, skąd pochodzi ta pewność? Pochodzi ona ze Słowa Bożego. I Duch Boży używa słowa Bożego w nas, aby dać nam pewność. Przejdźmy do pierwszego testu. Pierwszy test jest taki: prawdziwy chrześcijanin będzie chodził w światłości. Jan mówi w wersecie 5 pierwszego rozdziału, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Wiele razy ten fragment jest rozumiany w sensie moralnym, że kiedy jest napisane, że Bóg jest światłem, to oznacza, że Bóg jest bez grzechu. I ta idea jak najbardziej może być tu obecna. Tak jak widzimy to w liście Jakuba w rozdziale pierwszym. Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Ale w kontekście całej księgi, to o czym prawdopodobnie mówi tutaj Jan, nie jest tak bardzo o świętości, ale o objawieniu. Ci fałszywi nauczyciele uczyli, że wiedza o Bogu jest bardzo tajna, bardzo ukryta, bardzo sekretna. Słowo, które jest często używane, to ezoteryczna. I tylko oni posiadają tę wiedzę. A Jan mówi: Nie, to nie jest prawda. Bóg jest światłością. Bóg objawił nam samego siebie poprzez Chrystusa. poprzez nauczanie apostołów, poprzez Ducha Świętego, który zamieszkuje w prawdziwie wierzącym. Bóg objawił nam, kim jest i objawił nam swoją wolę. A dla Jana w zasadzie streszcza się to w tym. Boża wola jest taka, abyś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i abyś miłował jeden drugiego. A miłość jednego do drugiego jest zawsze w kontekście Bożej czystości i sprawiedliwości. Ci fałszywi nauczyciele byli skupieni na wiedzy, a ich wiedza była tak wielka, że nie musieli przejmować się zasadami zwykłych chrześcijan. W gnostycyzmie, gdy się ukształtował, były dwa różne rodzaje gnostyków. Ci, którzy byli ekstremalnie legalistyczni, wiecie, nie jedli określonych rzeczy, podejmowali się różnych dziwnych ascetycznych praktyk, ale była jeszcze inna grupa gnostyków, którzy w zasadzie mówili: ciało jest złe, nie ma w nim dobra, więc nie ma to znaczenia, co robisz ze swoim ciałem, grzesz cały czas, popełniaj cały czas seksualną niemoralność, nie ma to znaczenia. Ale nauczanie apostolskie mówi nie. Bóg jest światłością. On powiedział nam, kim jest, o swojej naturze, że jest święty, że jest sprawiedliwy, że jest miłujący i powiedział nam o swojej woli. Jego wola znajduje się w apostolskim nauczaniu, znajduje się w Starym Testamencie, gdy właściwie go interpretujemy. Jego wola znajduje się w prawie. Bóg nam powiedział. Tak więc Jan kontynuuje w wersecie szóstym. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, jeśli mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jest napisane, chodzimy. W języku greckim jest to słowo paripateo. Słowo Pateo oznacza chodzić. Przedrostek peri oznacza zazwyczaj dookoła, wokół, w sferze. Tak więc kiedy mówi chodzić, to mówi on o chodzeniu wokół. Tak więc odnosi się do każdego aspektu naszego życia, naszego stylu życia, gdziekolwiek jesteśmy. Czy to w kościele, czy to w rodzinie, czy to w pracy, czy to gdy jesteśmy sami, sposób w jaki żyjemy, to również jest w czasie teraźniejszym. Jest to bardzo ważne w języku greckim, choć czasem jest to zbytnio podkreślane, ale jest to ważne, ponieważ odnosi się to do kontynuowanej czynności. To dlatego czas teraźniejszy jest używany w odniesieniu do prawdziwych wierzących. Dosłownie mówi ci, którzy kontynuują w wierze. Tak więc mówi tutaj o stylu życia. Mówi, jeśli przeżywamy nasze życie, nasze zachowanie i nasz styl życia jest w ciemności, to co jest napisane? Jest napisane, że kłamiemy, kiedy mówimy, że jesteśmy chrześcijanami. Co to znaczy żyć stylem życia w ciemności? To znaczy, że cały Twój styl życia sprzeciwia się temu, co Bóg nam objawił o sobie samym i o swojej woli. Chodzisz poza tym, co Bóg powiedział o sobie samym i o swojej woli. Chcę, żebyście to zobaczyli. I zobaczymy to w następnym teście, który jest bardzo ważny. Nie mówi on o bezgrzesznej doskonałości. Nie mówi on o doskonałym życiu. Będzie kontynuował, mówiąc nam, że wszyscy grzeszymy. Ale chcę, byście spojrzeli na to. Wyobraźcie sobie kogoś, kogo znacie, kto nie wyznaje wiary w Chrystusa. Nie wyznaje wiary w Chrystusa. Pomyślcie o rzeczach, które myśli on na temat Boga i jak bardzo się myli. Pomyślcie o jego nastawieniu wobec świata, jak bardzo się myli. Pomyślcie o sposobie, w jaki prowadzi swoje życie. Może w seksualnej niemoralności i w pijaństwie i w różnego rodzaju rzeczach. Widzicie ich całe życie jest w ciemności. To, co myślą o Bogu, nie jest tym, co Bóg powiedział. To, co robią, nie jest według Bożej woli. I nie obchodzi ich to. Nie są tym przejęci. Czy chrześcijanin grzeszy? Tak. Czy chrześcijanin może czasem wpaść w poważny grzech? Tak. Ale co widzimy? Umysł chrześcijanina został odnowiony. Ma zupełnie inne zrozumienie Boga niż ten niewierzący. Jeśli posadzisz prawdziwego chrześcijanina obok niewierzącego, to zobaczysz, że ich opinie odnośnie natury Boga całkowicie się różnią. Zobaczysz również, że ich opinie odnośnie tego, co jest dobre, a co złe, są zupełnie różne. I zobaczysz w tym chrześcijaninie... Nie jego doskonałe dostosowanie się do Bożego prawa czy do Bożej natury. Nie. Ale zobaczysz kogoś, kto rozpoznaje prawdę Bożej woli, prawdę Bożego charakteru i kto pragnie upodobnić się do tego. A kiedy nie podda się temu, to łamie to jego serce. Jest smutny, żałuje swoich grzechów. Jest to całkowicie inny styl życia. Pozwólcie, że podam wam przykład tego, co mam na myśli, mówiąc styl życia. Jeśli chodziłbyś za mną z aparatem i robił zdjęcia, wstaję jednego poranka i jestem spóźniony na spotkanie. Na zewnątrz pada, bolą mnie plecy. Wstaję. Nie czuję się zbyt dobrze. Wychodzę na zewnątrz i kopię kota. Jestem wściekły. Może byłem nieuprzejmy wobec mojej żony. I w momencie, w którym to uczyniłem, zrobiłeś zdjęcie. A potem przyniosłeś to zdjęcie tutaj i pokazałeś je i powiedziałeś: Widzicie, Paul Washer jest zgubiony. Nie jest chrześcijaninem. Popatrzcie, tutaj jest zdjęcie. Ale to nie jest zdjęcie mojego życia. To jest zdjęcie jednego momentu z mojego życia. Jeśli chodziłbyś za mną z kamerą przez cały rok, miałbyś lepsze zrozumienie mojego życia. Jeśli wstałbym rano i byłbym szorstki dla mojej żony, to na tej kamerze zobaczyłbyś, jak idę do niej później i mówię, Wybacz mi, tak bardzo mi przykro, że to zrobiłem. Proszę, wybacz mi. Widzielibyście osobę. Gdybyście nagrywali na kamerze i chodzili za prawdziwym chrześcijaninem, to nie zobaczylibyście doskonałego świętego, ale zobaczylibyście kogoś, kto naprawdę zetknął się z prawdą o Bogu i stara się i pragnie wzrastać w tej prawdzie, żyć według tej prawdy, chodzić w tym świetle. A gdy zawiedzie, boli go to. Czasem przychodzą do mnie chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie. I mówią Nie wiem, czy jestem zbawiony. Pytam się, dlaczego? A oni mówią, zmagam się z grzechem. I chcę być wolny od Niego. I chcę żyć tak jak Jezus. I pytam ich o to. Ilu ludzi. Ilu ludzi ma takie skłonności, jakie Ty masz teraz? Mówię, idź teraz do świata, do przyjaciół na uczelni, czy do ludzi z Twojej pracy, albo do zwykłej osoby na ulicy, ilu ludzi znasz, którzy byliby złamani z powodu swojego grzechu i chcieliby stać się bardziej podobnymi do Chrystusa. I którzy byliby smutni z powodu swoich upadków. Jesteś w stanie to robić jedynie dlatego, że Bóg naprawdę uczynił coś w Twoim życiu. Widzicie to? Przeciętnego człowieka nie obchodzi to, co Bóg powiedział. Nie chcą podążać za niczym, co Bóg powiedział. A kiedy złamią Boże prawo, chwalą się tym. Więc jak to jest, że ty tam siedzisz, chcąc chodzić w świetle, starając się być coraz bardziej upodobniony do światła i jesteś złamany, kiedy zawiedziesz? To musi oznaczać, że Bóg zadziałał w twoim życiu. Więc mówi w wersecie siódmym, jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Zauważcie, że chodzenie w świetle nie oznacza bezgrzesznej doskonałości. Cały czas potrzebujemy się oczyszczać. Potrzebujemy tego. Opowiem Wam historię. Pewnego razu poszedłem do człowieka, mówiłem mu Ewangelię, a on powiedział: Jestem chrześcijaninem. Powiedziałem: Wspaniale. Zaczęliśmy rozmawiać, a on mi powiedział, że nie zgrzeszył od 11 lat. Najpierw powiedziałem mu: Gratuluję. Nigdy wcześniej nie poznałem nikogo takiego. Ale potem zadałem mu pytanie: Jaki jest największy grzech? Odpowiedział: Nie wiem. Zapytałem, mogłoby to być złamanie największego przykazania? Odpowiedział, cóż, może. Zapytałem, jakie jest największe przykazanie? Powiedział, będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A potem zadałem mu pytanie, czy kiedykolwiek to uczyniłeś? Miał teraz problem. Jeśli powiedziałby nie, to zgrzeszył. Jeśli powiedziałby tak, to rzekłby bluźnierstwo, ponieważ powiedziałby tym samym, że miłował Boga tak bardzo, jak Bóg na to zasługuje. A nieskończenie zasługujący na miłość Bóg zasługuje na większą miłość niż całe stworzenie, w tym aniołowie, mogliby mu kiedykolwiek dać. Jedynie Jego syn miłował go tak, jak powinien być on miłowany. Widzicie? Wszyscy zgrzeszyliśmy. Werset ósmy. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Słyszałem, jak ludzie mówili, że Jan mówi tutaj o niewierzących. Nie, nie mówi. Nic nie wskazuje na to, że to robi. Kontekst wskazuje na wierzących. Czas teraźniejszy wskazuje na wierzących. Fakt, że powiedział nas oraz my, wskazuje na wierzących. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcą z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Pierwszą charakterystyką prawdziwego chrześcijanina jest to, że chodzi w światłości. Drugą charakterystyką jest to, że jego życie odznacza się złamaniem i wyznaniem. Chrześcijanie powinni być radośni, i dlatego chrześcijanie są czymś w rodzaju paradoksu. Jesteśmy radośni, a jednak jesteśmy złamani. Jesteśmy złamani z powodu swojego grzechu. I jesteśmy radośni w doskonałym dziele Chrystusa. Chcę, żebyście to zobaczyli. Niewierzący nie chce znać przykazań Bożych. Nie chce być im posłuszny. A kiedy złamie te przykazania, nie jest złamany. Nie smuci się, nie pokutuje i nie wyznaje. Prawdziwy chrześcijanin chce podążać za Bożymi przykazaniami, jest tym przejęty. A kiedy prawdziwy chrześcijanin naruszy wolę Bożą, to jest złamany. I wyznaje swoje grzechy. Jest to charakterystyka wierzącego. Pozwólcie, że coś powiem. Są grzechy, o których nawet nie wiemy, że je popełniamy. I czasami ktoś musi do nas przyjść i napomnieć nas, i uczynić nas świadomymi naszego grzechu. I jest to jeden z celów głoszenia aby ukazać grzech, abyśmy widzieli go takim, jakim jest, i pokutowali z niego. Więc nie mówię o doskonałym rozeznaniu grzechu, o doskonałym złamaniu, o doskonałym wyznaniu. Ponownie, wpadacie w ideę uczynków, a to was potępi. Mówię o tym, że Bóg uczynił coś w twoim życiu, tak, że istnieje wrażliwość na grzech, która nie jest dostrzegalna u niewierzących. Widzicie to? Teraz poświęcę chwilę, aby pokazać Wam, że gdy chodzimy z Chrystusem, stajemy się starsi i mam nadzieję bardziej dojrzali, to stajemy się bardziej szczęśliwi, a zarazem bardziej smutni i złamani w tym samym czasie. Powiesz, jak to możliwe? W momencie, w którym osoba słyszy Ewangelię po raz pierwszy, a Duch Boży działa i ta osoba dostrzega Boga tak jak nigdy wcześniej, w świetle tego widzi ona siebie samego tak jak nigdy wcześniej i swój grzech i powoduje to smutek, którego nigdy wcześniej nie doświadczyła. A jednak ten smutek, to złamanie, ta pokuta nie jest na śmierć. Ponieważ podczas gdy otrzymuje większe objawienie Boga poprzez Ewangelię, większe niż kiedykolwiek, to również otrzymuje większe objawienie łaski Bożej w świetle Jezusa Chrystusa i jego odkupieńczego dzieła na krzyżu. Tak więc jest załamana z powodu swojego grzechu. A jednak jej radość jest większa nad wszystko, co do tej pory znała, ponieważ patrzy na Chrystusa, który dokonał odkupienia za jej grzech. Wraz ze wzrostem w chrześcijańskiej wierze zaczynamy rozumieć Bożą świętość i sprawiedliwość w większym stopniu. A to prowadzi do większego ukazania naszego własnego grzechu, a to prowadzi do większego złamania i smucenia się. A jednak wraz z tym dostajemy większe objawienie łaski Boga w Krzyżu Chrystusa. Tak więc jesteśmy wypełnieni radością. I poprzez całe nasze życie dzieje się to, że chociaż stajemy się bardziej świętymi, ma miejsce uświęcenie. Stajemy się bardziej świętymi, a jednak jesteśmy bardziej złamani ponieważ widzimy więcej grzechu niż na początku, a jednak w tym samym czasie nasza radość jest większa, ponieważ widzimy w większym stopniu zbawienie Chrystusa. Nie tylko to, ale następuje wielka wymiana. Młody chrześcijanin, mimo tego, że wierzy, że jest to tylko z wiary, to tak naprawdę nie rozumie tego tak dobrze. Ale starszy chrześcijanin wraz ze wzrostem w Chrystusie widzi wiele swoich upadków i widzi Chrystusa, że jest zawsze wierny. Na początku naszego chrześcijańskiego życia wiele naszej radości pochodzi z tego, co sami robimy. Pod koniec naszego życia zaczynamy mieć tego dosyć, a cała nasza radość pochodzi z tego, co uczynił Chrystus, z jego doskonałego dzieła. To dlatego powiedziałem niektórym z Was tutaj, którzy jesteście zbyt introspektywni, zawsze patrzycie do wnętrza, a kiedy patrzycie do wnętrza, nie lubicie tego, co tam znajdujecie. Powiem Wam, co zwykli mówić purytanie, jeden w szczególności. Na każde jedno wewnętrzne spojrzenie spójrz na Chrystusa dziesięć razy. Jeśli moje oczy są zwrócone tylko na mnie i na moje dokonania, to nie będę miał dużo siły ani radości. Kieruję swoje oczy na Chrystusa i na jego dokonania. Zawsze patrząc na Jezusa, zawsze patrząc na Jezusa. Tak więc prawdziwy wierzący ma nie tylko inną relację z Bogiem czy nową relację z Bogiem, ale ma nową relację z grzechem. Jego relacja z grzechem zmieniła się. Pozwólcie, że podam Wam ilustrację, która może pomóc niektórym z Was, zwłaszcza niektórym mężczyznom. Mamy zgubionego człowieka. Nie jest chrześcijaninem. Budzi się jednego ranka, jest spóźniony do pracy, na zewnątrz pada śnieg, jego samochód nie chce ruszyć, ponieważ akumulator jest rozładowany. I jest spóźniony do pracy, więc idzie z powrotem na zewnątrz, ma zmarznięte ręce, i już otwiera drzwi. Gdy otwiera drzwi, jego żona schodzi ze schodu, z włosami, które wyglądają jak meduza. Ma te wielkie puchowe kapcie, które kobiety noszą po tym, jak wyjdą za mąż. Młodzi mężczyźni, kobieta nigdy nie będzie nosić tych kapci, aż do czasu, gdy ją poślubisz. Potem będziecie myśleć, że poślubiliście Yeti, ponieważ założy te wielkie kapcie. Tak więc ona schodzi i mówi: Wynieś śmieci. A on się odwraca. Ty się odwracasz i mówisz: Wynieś śmieci. Ty wynieś śmieci. Ja jestem spóźniony do pracy. I wyglądasz jak Yeti. Jest wściekły. Jest niewierzący. Był szorstki w stosunku do swojej żony. I czuje się całkowicie usprawiedliwiony. Nie ma żadnego problemu. Idzie na zewnątrz, wsiada do samochodu, jedzie do pracy. Nie ma żadnego problemu, jest w porządku. Trzy miesiące później staje się chrześcijaninem. Prawdziwie. Był w kościele przez kolejne pół roku. Wzrasta. Chodzi na studium biblijne. Zaczyna przyjaźnić się z pastorem. Czyta swoją Biblię. Budzi się jednego poranka, jest spóźniony do pracy, a na zewnątrz pada śnieg. Akumulator jest rozładowany. Był już na zewnątrz, ma zmarznięte ręce. I już ma wyjść na zewnątrz, aby uruchomić samochód, a gdy już ma otworzyć drzwi, jego żona schodzi ze schodów. Jej włosy wyglądają jak meduza. Ma nałożone wielkie kapcie Yeti i mówi: Wynieś śmieci! A on się odwraca i bez żadnego zastanowienia mówi, Ty wynieś śmieci. Nie widzisz, że jestem spóźniony do pracy i wyglądasz jak Yeti. I powiesz, myślałem, że powiedziałeś, że został zbawiony. Został zbawiony. I udowodnię wam, co to oznacza. W momencie, gdy to uczynił, było to jakby nóż przeszył jego serce. Było to tak, jakby go ktoś uderzył w klatkę piersiową młotem. Zgrzeszył i wiedział o tym. Ale powiedzmy, że jest naprawdę wściekły. Po prostu nic nie mówi. Wychodzi za drzwi. Wychodzi za drzwi i wie, że źle uczynił. Nie może tego wytrzymać. Wsiada do samochodu. Jest nieszczęśliwy przez całą drogę do pracy. Wie, że źle uczynił. Nie może myśleć o spotkaniu, na które się wybiera. Ale idzie na spotkanie, jest na nim półtorej godziny, a nawet nie wie, o czym mówi. Wie, że źle uczynił. Jest niemal chory od środka. Wychodzi ze spotkania, bierze swój telefon, dzwoni do swojej żony. Proszę, wybacz mi. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Proszę wybacz mi. Widzicie, nie mówimy tutaj o bezgrzesznej doskonałości. Chrześcijanie, tak jak wiemy, nawet apostoł Paweł, zmagali się z grzechem. Ale widzimy człowieka, który ma teraz inną relację z grzechem. Głoszę na całym świecie. I wiecie, czasami, kiedy ludzie dużo głoszą, tak jak na przykład wasz pastor, i wiecie, że jest on szczerym człowiekiem, i myślicie, że jakimś sposobem kaznodzieje, ludzie tacy jak ja, jesteśmy naprawdę wyjątkowi, i że nie mamy tych samych zmagań, co wy, że nie gniewamy się na swoje żony i nie nazywamy ich Yeti. Mylicie się. Chciałbym, żebyście mieli rację. Chciałbym być taki, jak niektórzy o mnie myślą, że jestem. Ale nie jestem. Mam nadzieję, że jestem szczery i mogę Wam powiedzieć przed Panem, że chcę Go prawdziwie naśladować. Ale musicie zrozumieć, możemy czynić postępy w uświęceniu, możemy wzrastać i możemy uczyć się miłować i możemy być inni, ale nie będziesz wolny od grzechu aż do czasu, gdy przyjdzie Chrystus i zabierze cię i będziesz stał przed nim w uwielbionym ciele. Czasami ludzie pytają mnie, jak myślisz, dlaczego po tym jak zostaliśmy zbawieni, dlaczego On po prostu nie zabrał naszego grzechu? Dlaczego nie uczynił nas doskonałymi? Wiecie, po około 30 latach nie mogę znaleźć odpowiedzi w Biblii, ale doszedłem do kilku wniosków. Czy kiedykolwiek wstaliście rano jako chrześcijanie i mieliście naprawdę dobry dzień, modliliście się przez kilka godzin, głosiliście Ewangelię człowiekowi w autobusie, byliście mili dla wszystkich, nie nazwaliście swojej żony Yeti, mieliście naprawdę świetny dzień. Od czasu do czasu mam taki dzień. I wiecie, co myślę pod koniec tego dnia? Dlaczego wszyscy inni nie mogą radzić sobie tak dobrze, jak ja? Co jest nie tak ze wszystkimi innymi? Wszystko robię wspaniale. Ale potem Bóg pozwala mi zobaczyć moją słabość i grzech. I ja potrzebuję Jezusa. Chciałbym raczej zmagać się z grzechem i lgnąć do Chrystusa. Niż żyć doskonałym życiem i nie mieć potrzeby Jezusa. Widzicie to? Wiecie, miałem wujka. Połowa mojej rodziny pochodzi z Chorwacji, z samego serca Chorwacji. Chorwaci to bardzo katolicki naród. Są oni naprawdę bardzo katolicy. Moja babcia nawróciła się i cierpiała z powodu swojej wiary. Moja mama nawróciła się, gdy była małą dziewczynką. Ale była ona jedyna z całej rodziny, która opuściła religię katolicką. A moja mama miała wuja Johna. Całe swoje życie był on alkoholikiem. Pewnego razu usłyszał on Ewangelię. I uczynił wyznanie wiary. Od tej pory mówił tylko o Jezusie. Reszta rodziny śmiała się z niego. Minęło kilka lat, a on dobrze sobie radził. A potem ponownie upadł i zaczął pić alkohol. Ale wiecie co się stało w momencie, kiedy upadł? Był nieszczęśliwy. Był skarcony. Można było to poznać. I znowu się z tego wydostał i chodził z Jezusem. Mój wujek nigdy nie był silny. Nigdy nie był tym wielkim świętym. Wielu ludzi ciągle się z niego naśmiewało przez całe jego życie. Ale był to człowiek, który desperacko lgnął do Jezusa Chrystusa. Bóg mu pomógł. Bóg go zmienił, ale nawet w jego słabościach mogliście zobaczyć, Jezus był wszystkim, co miał. Był człowiekiem rozpoznającym swoją potrzebę Jezusa. Nie był doskonałym człowiekiem, ale zmienionym człowiekiem. Człowiekiem, który chciał chodzić w światłości, który chodził w światłości, ale człowiekiem walczącym ze słabością, a jednak w swojej słabości bardzo, bardzo, bardzo lgnął do Chrystusa. Bez żadnej nadziei w czymkolwiek innym, jak tylko w tym, że Jezus zbawia grzeszników. Mam więcej pewności co do tego, że był on chrześcijaninem, niż w przypadku wielu przekonanych o własnej sprawiedliwości. Ludzi w Kościele, którzy nie widzą grzechu w swoim życiu i nie lgną jedynie do Jezusa. Nie mówię wam, że możecie iść i grzeszyć. Absolutnie nie. Ale chcę, abyście wiedzieli, że nie mówimy o doskonałości, ale mówimy o całkowitej zmianie rzeczywistości o osobie lgnącej do Jezusa. Kiedy czyni dobro, lgnie do Jezusa. Kiedy upada, lgnie do Jezusa. Jest jedynie Jezus. Jezus jest jej jedyną nadzieją. Jeślibym teraz umarł, to poszedłbym do nieba z jednego powodu: Jezus Chrystus przelał swoją krew za tego grzesznika. Jeśli Jezus nie jest dostatecznie silny, aby mnie zbawić, tylko Jezus, to idę do piekła, ponieważ nie ufam niczemu innemu. Jezus. Widzicie mądrość Słowa Bożego? Pierwszym testem jest to, że chodzisz w światłości i jest to prawda, ale potem, abyśmy nie byli zwiedzeni przez jakąś naukę o bezgrzesznej doskonałości, natychmiast powraca i przypomina nam, że będziemy grzeszyć jako chrześcijanie i że charakterystyką prawdziwego chrześcijanina jest jego wyznawanie i pokuta. Następna charakterystyka znajduje się w rozdziale drugim, w wersecie trzecim. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. To mówi znam go, a przykazań jego nie zachowuję. Kłamco jest i prawdy w nim nie ma. To jest całkiem przerażające, chyba że właściwie to interpretujesz. Ponownie słowo zachowywać, czas teraźniejszy, mówiący o stylu życia. Już nam powiedział, że nikt nie zachowuje jego przykazań doskonale, ale chcę, abyście tutaj zobaczyli, że prawdziwy chrześcijanin ma inną relację niż niewierzący z przykazaniami Bożymi, z pismem, z wolą Bożą. Musicie to zobaczyć. Nie mówi on o bezgrzesznej doskonałości. Mówi o nowej relacji. To dlatego, gdy ludzie mówią, mam nową relację z Bogiem, ja pytam, czy masz nową relację z Jego wolą? Prawdziwy chrześcijanin będzie wzrastał w pragnieniu, aby znać wolę Bożą i podążać za nią. Pewnego razu głosiłem Ewangelię na ulicy w Teksasie i był tam wielki kowboj. Był bardzo pijany. Był wielki, bardzo umięśniony i bardzo pijany. Ja głosiłem, a on zaczął krzyczeć: "Alleluja, alleluja, jestem chrześcijaninem, jestem chrześcijaninem". Ja się odwróciłem, spojrzałem na niego, wskazałem palcem i powiedziałem: "Nie proszę pana, jesteś kłamcą". Trzeba było trzech ludzi, żeby odciągnąć tego kowboja ode mnie. Był wściekły. Ale kiedy w końcu go nieco związaliśmy, powiedział. Mówisz to tylko dlatego, że jestem pijany. A ja powiedziałem: Nie, mówię to, ponieważ jesteś pijany i nie wstydzisz się. Jeśli byłbyś prawdziwie chrześcijaninem i natrafiłbyś na ulicznego kaznodzieję, który głosi o sprawiedliwości, i słyszałbyś go, jak głosi, to ukryłbyś się. Może przyszedłbyś do Niego później i powiedział: Och, pomóż mi, pomóż mi, ale nie zacząłbyś krzyczeć: Aleluja, chwała Panu, też jestem chrześcijaninem. Miałbyś inną relację z Bożymi przykazaniami. Zanim stałem się chrześcijaninem, nie chciałem wiedzieć, jaka jest Boża wola dla mojego życia, jakie są Jego przykazania. Nic z tego, nie obchodziło mnie to. A kiedy je złamałem, chwaliłem się tym, nie obchodziło mnie to. Ale kiedy zostałem chrześcijaninem, chciałem wiedzieć: Jego słowo jest lampą dla moich nóg i światłem na moich ścieżkach. Co On mówi? Jaki powinienem być? Widzicie to? Przeniosłem się do innego wymiaru, czyż nie? Przeniosłem się do wymiaru Jego Królestwa, Królestwa Jego drogiego Syna, który jest zarządzany Jego Słowem. I właśnie dlatego, jakakolwiek grupa, która przychodzi do Was, jakakolwiek grupa i umniejsza wartość Bożych przykazań, uciekajcie od nich. Uciekajcie od nich. Umniejszają ważność poznawania Bożego Słowa. Uciekajcie od nich. Nie obchodzi mnie, jakiego rodzaju znak albo cud mogą udawać, że ukazują. Uciekajcie. Ponieważ jedną z wielkich charakterystyk chrześcijanina jest to, że chce znać Boże przykazania, chce być im posłuszny. Czy widzicie, moi drodzy przyjaciele? Ci gnostycy, ci fałszywi nauczyciele co oni mówią? O, nauczanie apostołów, te listy, które otrzymaliście, to są tylko niemowlęce rzeczy. My chcemy zabrać was dalej. Tak było zawsze, zawsze. Nie możecie ukazać mi jednego miejsca w historii, gdy nie miało to miejsca. Fałszywy nauczyciel przychodzi i mówi: A, słowo Boże, tak, ale my mamy coś więcej. Albo tego nie potrzebujesz. Popularny sposób, jak to powiedzieć. Nie potrzebujesz żadnej tej doktryny. Potrzebujesz jedynie Jezusa. Problem jest w tym. Doktryna pochodzi od słowa, które oznacza nauczanie, zarówno w hebrajskim, jak i w grece. A Jezus uczynił to jasnym, że nie masz go, dopóki nie masz jego nauczania. A kiedy mówią, nie potrzebujesz tej teologii, teologii? Dwa greckie słowa. Teos. Co oznacza Bóg i logos, co oznacza słowo albo wykład. Więc kiedy mówisz mi, że nie potrzebuję teologii, to mówisz mi, że nie potrzebuję słyszeć wykładu ani słowa, ani nauczania o Bogu. Więc jakiego rodzaju religię próbujesz mi sprzedać? Taką, która ma Jezusa, ale nie ma jego nauczania? Taką, która ma Boga, ale nie chce słyszeć nic o Bogu? Logika. Kiedyś uczyli tego w szkole, ponieważ rzeczy, które były powiedziane, nie mają zbyt wiele sensu. A z tego wiemy, że go znamy. Spójrzcie na werset czwarty. To niemal tak, jakby Jan mówił. Ten, który mówi, och, ja go poznałem, ja go poznałem, ale nie zachowuje jego słów, jest kłamcą, gdy mówi, ja go poznałem. Widzicie? Więc ten, który prawdziwie jest chrześcijaninem, będzie starał się chodzić w świetle i w tym, co Bóg oznajmił o sobie i w tym, co Bóg nakazał. Również, kiedy ten prawdziwy chrześcijanin zobaczy, że tak wiele razy upada, to go bardzo zrani, będzie pokutował, wyzna to. Jego życie jest naznaczone przez wyznawanie, ale nadal nie jest to pokuta na śmierć, ale do życia, ponieważ on zawsze widzi Jezusa i patrzy bardziej na Jezusa niż na swoje własne upadki, a następnie Słowo Boże jest lampą dla jego nóg i światłem na jego ścieżce. Drodzy bracia i siostry, możesz być prawdziwym chrześcijaninem, a jednak ta Biblia leży na twojej półce, zbierając zbyt wiele kurzu. Nie pozwól, aby się to stało. Studiuj Biblię tak, jakby zależało od tego twoje życie, ponieważ ono zależy od tego. Zależy. Czy kiedykolwiek czytaliście Psalm 119? Jest fenomenalny, jest cały o pokorze, pobożności, podobaniu się Bogu, a te rzeczy zależą od poznania tego słowa. Kontynuujmy. Kolejny test. Werset szósty. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Powiesz, teraz mamy kłopot, prawda? Jaka jest jedna z charakterystyk chrześcijanina? Chodzi tak, jak chodził Jezus. To wiele mówi. Co ma na myśli Jan? Wszyscy wiemy, że nie ma nikogo takiego jak Jezus. Wszyscy wiemy, że nigdy w życiu nie będziemy doskonale upodobnieni do naszego Mistrza. To powinno być naszym celem i o to chodzi Janowi. Ten, który prawdziwie zna Chrystusa, chce być taki jak On, chce Go naśladować. Kogo naśladujesz? To jest dla mnie przerażające wśród tych młodszych pokoleń głosicieli. Są oni tak oddani, aby naśladować kulturę. Myślę, że gdyby kultura nosiła kurczaka na głowie, to oni zrobiliby to samo. To jest tak, jak gdyby oni chcieli wyglądać tak jak kultura. My mamy naśladować Jezusa. Niektórzy ludzie mi powiedzieli: Wiesz, naśladowanie Jezusa nie ma nic wspólnego z tym, co noszę. Właśnie, że ma. Jeśli jesteś dziewczyną i ubierasz się zmysłowo, i jesteś kamieniem obrazy dla ludzi wokół ciebie, to nie naśladujesz Jezusa. Przykro mi. Jeśli jesteś chłopakiem i ubierasz się w sposób, który jest kobiecy, albo nieskromny, to nie naśladujesz Jezusa. Byłem na lotnisku Charles de Gaulle kilka lat temu z przyjacielem, i obydwaj byliśmy wychowani w lasach. Spędziliśmy całe swoje życie na polowaniu i tym podobnych rzeczach. Nie jesteśmy prawdopodobnie dwoma najbardziej kulturalnymi ludźmi na świecie. I zajmowałem się biletami, i spojrzałem na swojego przyjaciela. Nazywał się Darren Rotman, a on stał po środku lotniska i robił to. A ja pomyślałem: Co on wyprawia? Po prostu tam stał. Tak więc dokończyłem swoje sprawy, podszedłem i zapytałem: Co ty robisz? A on na to Tam który z nich to mężczyzna? A ja na to Co masz na myśli? I spojrzałem, i był tam wielki plakat reklamowy perfum, czy coś takiego było tam dwoje ludzi obejmujących się nawzajem. Ja na to... Cóż, to ten z lewej strony. On jest mężczyzną. Zapytał, skąd to wiesz? Powiedziałem, ma jabłko Adama. Tylko w ten sposób mogłem ich rozróżnić. To dlatego nie puszczają nas tak bardzo z Ameryki. Dajcie spokój, ludzie. Wiecie, jak to jest. To coś więcej niż moda. Jest to książę tego wieku, który stara się zniszczyć stworzony porządek, który Bóg zarządził nad społeczeństwem. To zniekształcenie Bożego stworzenia. Widzicie to? Kiedy pracowaliśmy na budowie, mieliśmy pistolety na gwoździe. Nie wiem, czy macie je tutaj. Używaliście ich? Kiedy widzę tych mężczyzn z wiszącymi spodniami, to chcę wziąć pistolet na gwoździe. Bam. Mogę cię naprawić. Mogę naprawić twoje spodnie. Albo widzicie te obcisłe dżinsy. Wiecie co mówi moja żona? Mówi to Spójrz jak męsko wygląda ten chłopiec w tych obcisłych dżinsach. Powiedział nikt i nigdy. Co to jest? Namoczyłeś je, włożyłeś na siebie, aby się rozciągnęły, a potem je wysuszyłeś, aby pasowały do twojego ciała? Jesteś mężczyzną. Co ty wyprawiasz? Wy tutaj chyba częściej polujecie w Norwegii, ale to jest wszędzie, również w moim kraju. Moja żona mawia, że jeśli lew żywiący się mięsem mężczyzn zgubiłby się w Ameryce, to zdechłby z głodu, ponieważ nie ma tam mężczyzn, których mógłby zjeść. Nie powinniśmy tylko starać się wyglądać inaczej poprzez nasz ubiór, nie. Ale są pewne zasady, które powinieneś zachowywać. Moja żona zawsze mówi, jeśli jesteś mężczyzną, to powinieneś wyglądać jak mężczyzna. Jeśli jesteś kobietą, to powinnaś wyglądać jak kobieta. A następnie mówi: Jeśli Twoje ubranie jest ramą dla Twojej twarzy, która może odbijać Bożą Chwałę, to wspaniale. Jeśli Twoje ubranie jest ramą dla Twojego ciała, to jest to zmysłowe i Bóg tego nienawidzi. Jest to dobra zasada. Widzicie? Chcemy być naśladowcami Chrystusa, a ta wewnętrzna czystość i ten wewnętrzny porządek, który Bóg umieścił nad stworzeniem, ukaże się na zewnątrz. Teraz powiesz, bracie Po, co to znaczy naśladować Jezusa? Nikt z nas nie chodzi doskonale tak jak On chodził. Ale znowu, On mówi o stylu życia. Pozwólcie, że podam Wam przykład. Kiedy byłem chłopcem, byłem wychowany na farmie. Mieliśmy bydło i konie. I kiedy padał śnieg i było bardzo zimno, musieliśmy kruszyć lód. Musieliśmy zanieść wodę koniom w wielkich wiadrach. Tak więc mój tata był naprawdę wielki i silny. I napełnił jedno wiadro i chwycił je tak. Drugie wiadro chwycił je i zaczął iść przez śnieg. Ja miałem około sześciu lat i byłem tam. Chciałem być taki jak mój ojciec. Napełniłem wiadra, podniosłem jedno i drugie. Byłem mały, podniosłem je w taki sposób, i chciałem iść, i chciałem iść tak jak on szedł, i chciałem umieścić swoje stopy w jego śladach w śniegu, i chciałem być taki jak on. Gdy tak szedłem, to wyglądałem bardziej jak pijany pająk. Nie mogłem iść tak jak on szedł, ale gdybyś mnie obserwował, to nie miałbyś żadnej wątpliwości, że ten mały chłopiec chce być dokładnie taki jak jego ojciec. I w taki sposób ty i ja powinniśmy postępować. Staraj się naśladować Jezusa, a ludzie będą się śmiać, ponieważ nie będziemy tego robić dobrze przez cały czas. Ale nie powinno być żadnej wątpliwości w czymś umyśle, że on jest naszym dążeniem. On jest tym, którego pragniemy naśladować. Widzicie to? Tak wielu ludzi chce naśladować piłkarzy, gwiazdy filmowe, gwiazdy Roka, to i tamto. Niech ci ludzie to robią, ale jeśli jesteś naśladowcą Chrystusa, to powinieneś naśladować Chrystusa. A to naśladowanie, ponownie, zwłaszcza wy, młodzi ludzie, posłuchajcie mnie, to naśladowanie będzie miało swój wyraz na zewnątrz Was. Naprawdę, kontynuujmy. W wersecie siódmym. Umiłowani nie podają wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam to, które jest prawdziwe w Nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Mówi w wersecie siódmym: Nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne. A potem w wersecie ósmym: A jednak nowe przykazanie podaję wam. Co Jan ma na myśli? Z jednej strony nie podaję nowego przykazania, ale dawne. A potem mówi, nowe przykazanie podaję Wam. Więc o czym on mówi? Mówi o przykazaniu miłości. I o to, co mówi w bardzo potężny i piękny sposób. Po pierwsze, to przykazanie miłości jest dawnym przykazaniem, nie jest nowe. Było już od początku. Boże prawo jest niezmienne, podobnie jak Boży charakter. I mówi ono, abyś miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Chodzi o miłość i zawsze tak było, więc jest to stare przykazanie. Ale następnie mówi, że jest to nowe przykazanie. W jaki sposób jest ono nowe? Kiedy przyszedł Jezus Chrystus, podniósł poprze Definicji miłości. Podał nam tak gigantyczną, tak potężną definicję i ilustrację miłości, że to było tak, jak gdyby nikt wcześniej nie mówił o miłości. Podniósł poprzeczkę. W prawie miłość mogła być wyrażona w dawaniu dziesięciny. W Nowym Testamencie mogła być wyrażona przez sprzedanie wszystkiego co miałeś i oddanie tego ubogim. Widzicie? Miłość była okazana poprzez nie bądź okrutny dla swojego wroga. W Starym Testamencie. W Nowym Testamencie umrzyj za niego. Jezus podniósł poprzeczkę. I miłość jest wielką cechą chrześcijanina. Mówi on: Miłuj swojego brata. Kiedy to mówi, to nie mówi o kimś z innej rasy. Nie mówi o kimś biednym czy o kimkolwiek takim. Po pierwsze, nie istnieją żadne inne rasy. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście, ale to wyrażenie jest niewłaściwe. Nie istnieją żadne rasy. Istnieje jedna rasa. Jest nim człowiek. Wszyscy pochodzą od Adama. Jest jednym z nas. Wyglądamy inaczej, ale jest tylko jedna ludzka rasa. Ale nie mówi on o miłowaniu ludzkiej rasy, chociaż mamy to robić i w innych miejscach jest nam to przykazane. Nie o tym tutaj mówi. Nie mówi o miłowaniu biednych, chociaż powinniśmy miłować biednych i Biblia nakazuje nam to czynić. Tutaj mówi konkretnie o miłowaniu innych uczniów Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie największą manifestacją bycia chrześcijaninem jest to, że chcesz być z innymi chrześcijanami i chcesz im służyć w miłości. Mój drogi przyjacielu, jeśli chcesz być z ludźmi tego świata i robić rzeczy ludzi tego świata, to zrobisz to, ponieważ jesteś jednym z nich. Oczywiście, zwłaszcza nowi wierzący i młodzi wierzący, może występować czerpanie z jakiegoś obszaru tego świata. To może się dziać i nadal będziesz chrześcijaninem. Musisz walczyć przeciwko temu. Ale jedną z rzeczy, które zobaczymy, jeśli prawdziwie jesteśmy chrześcijanami, jest coraz większe wyzwolenie od rzeczy świata i coraz większe pragnienia, by kochać lud Boży w kontekście Kościoła. Aby kochać społeczność wierzących. Oto jeden z powodów, dlaczego lokalny Kościół jest tak bardzo ważny. Pewnego razu przyszedł do mnie młody mężczyzna i powiedział, chcę być misjonarzem w Chinach. Zapytałem, naprawdę? Powiedział, tak, po prostu kocham Chińczyków. Kocham ich bardziej niż po prostu kocham Chińczyków. Spojrzałem na niego i powiedziałem: Wiesz, dlaczego tak bardzo kochasz Chińczyków? A on na to: Nie, dlaczego? Ponieważ nie znasz nikogo z Chin. A on na to: Co masz na myśli? Ja rzekłem: Znam dużo ludzi z Chin i kocham ich, ale chodzi mi o to, że jest naprawdę łatwo kochać kogoś, kto jest 10 tysięcy mil stąd. Możesz mówić cały dzień: Kocham Kościół, kocham Kościół. Ale jeśli nie jesteś w kościele, nie miłujesz ludzi w tym kościele, to co robisz? Miłowanie ludzi w kościele, a nie posiadanie tylko jakichś tymczasowych relacji, jak na przykład na konferencji. Jesteś na tej konferencji i mówisz: Spotkałem tych wszystkich ludzi i wszyscy byli wspaniali. Tak, ale jeśli zostalibyśmy razem przez kolejny miesiąc, to nie wyglądalibyśmy tak wspaniale, gwarantuję wam to. Wyglądalibyśmy raczej jak ludzie ze zborów, z których przyjechaliśmy. Widzicie to? Jest to miłowanie braci i sióstr w Chrystusie, jest to niezwykle ważne, jest to jedna z wielkich cech bycia prawdziwym chrześcijaninem. Chcę, abyście zaznaczyli nasz fragment pierwszego listu Jana i przeszli do innego fragmentu. Będę nauczał czegoś o interpretacji Biblii, ale również o prawdzie miłowania siebie nawzajem. Przejdźcie do Mateusza 25. W wersecie 31 mamy oddzielenie owiec od kozłów. Jest to bardzo ważny tekst. Jest to Dzień Sądu. Następuje tam oddzielenie narodów, oddzielenie owiec od kozłów. I mam nadzieję, że wszyscy to czytaliście. W wersecie trzydziestym trzecim jest napisane: I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię? Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem, a przyjęliśmy Cię? Albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im, Zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. A następnie spojrzy na kozły i powie, Wy tego nie uczyniliście." czyniliście. Kiedy słyszeliście wcześniej te wersety, zazwyczaj były one ukazywane w kontekście uzasadnienia służby dla biednych, czy służby w więzieniu, czy służby rozdawania ubrań. I ludzie powiedzą, Biblia tego właśnie naucza. Jeśli prawdziwie jesteśmy chrześcijanami, to pójdziemy do więzień, będziemy ewangelizować, będziemy pomagać biednym, będziemy karmić głodnych i odziewać nagich. Tak, potrzebujemy to robić. I są inne miejsca w Biblii, które mówią, że mamy to robić. Ale ten fragment w ogóle o tym nie mówi. Bądźcie bardzo ostrożni. Nie możecie wyrywać fragmentu z kontekstu. Widzicie to? To właśnie robią ludzie. Jezus nie mówi: Byłem pedofilem w więzieniu i przyszliście mnie odwiedzić. Nie mówi: Byłem seryjnym zabójcą w więzieniu i przyszliście mnie odwiedzić. Nie mówi o tym. Mówi: Tak jak uczyniliście najmniejszemu z tych moich braci, moich braci. Potrzebujemy posiadać służby w więzieniach i musimy karmić biednych i odziewać tych, którzy są nadzy. Tak, czy to są wierzący, czy nie. Ale tutaj chodzi mu o to, że prawdziwym chrześcijaninem jest ten, kto miłuje innych chrześcijan, nawet jeśli to kosztuje. Pozwólcie, że podam Wam przykład. Powiedzmy, że jesteśmy kościołem w Rzymie w drugim wieku naszej ery. I wszyscy przekroczyliśmy prawo przez spotykanie się razem w imieniu Jezusa. I wszyscy spotykamy się razem w nocy, w tym ciemnym lesie poza Rzymem. I około 11 godziny w nocy kończymy nasze spotkanie. I wszyscy mamy różne sposoby na to, jak wrócić do miasta, tak aby nikt nas nie zobaczył. Cóż, wracasz do domu, idziesz do łóżka, a około czwartej godziny rano ktoś puka do twoich drzwi. Otwierasz drzwi i stoi w nich jeden z członków kościoła i mówi: Wstawaj, wstawaj, stało się coś strasznego. Co się stało? Musimy wrócić na miejsce naszego spotkania, więc idziesz tam, a wszyscy są zdenerwowani. Pytasz: Co się stało? Dwóch naszych drogich braci, gdy szli z powrotem, zostali złapani przez Rzymian. I zostali wrzuceni do więzienia. W tamtym czasie, podobnie jak w niektórych miejscach na świecie współcześnie, jeśli ktoś spoza więzienia nie przyniesie ci ubrań i wody i jedzenia, to umrzesz. Nie zapewniają ci tego w więzieniu. Więc spotykamy się razem i mówimy. Musimy coś zrobić. Dwóch młodych mężczyzn, którzy są bardzo gorliwi w zboże, skaczą z miejsca i mówią: My pójdziemy, zaniesiemy im wszystko, czego potrzebują. Starszy brat wskazuje i mówi: Dziękuję wam, młodzi ludzie, ale usiądźcie. Nie rozumiecie. Ktokolwiek zaniesie jedzenie, wodę, ubrania naszym braciom w więzieniu, którzy są teraz nadzy i bici odwodnieni, głodujący. Ktokolwiek to uczyni, to istnieje duża szansa, że Rzymianie zidentyfikują go jako wierzącego i sam zostanie wrzucony do tego więzienia. A następnie zaczyna wyjaśniać inne rzeczy i w końcu jacyś ludzie ze zboru, około dziesięciu ludzi, wyglądają na naprawdę zdenerwowanych. Wstają z miejsca i mówią, wiecie co, mamy tego dosyć. Przyszliśmy do tego zboru, jesteśmy naśladowcami Jezusa, ale wy ludzie stajecie się coraz bardziej fanatyczni. Jezus nigdy nie chciałby, żebyśmy tam szli. Jest to beznadziejna sytuacja. Ktokolwiek pójdzie, zostanie aresztowany. Wy ludzie straciliście rozum. Idziemy stąd. Zapomnijcie o tym. I odchodzą. A potem dwóch braci, starsi ludzie siedzący w tyle, wstają i mówią: Spójrzcie, bardzo doceniamy Was, młodych ludzi, ale macie przed sobą całe życie. A ty ożenisz się za kilka miesięcy? Spójrzcie, jesteśmy starzy. Nasze dzieci są dorosłe. Pozwólcie nam iść, weźmiemy wszystko. Tak więc członkowie zboru modlą się o nich, wracają do domów i przynoszą ubrania, wodę, jedzenie, bandaże i resztę rzeczy. A starsi ludzie odchodzą i idą do więzienia, ryzykując swoje życie. Co widzimy? Oddzielenie owiec i kozłów. Kozły się rozgniewały i powiedziały, idziemy stąd, nie idziemy do więzienia. Owce powiedziały, idziemy. Takie jest znaczenie. To właśnie oznacza miłować. Możesz nie być w miejscu, w którym będziesz prześladowany, ale pozwólcie, że się z Wami czymś podzielę. Każdy, kto chodzi w pobożności za Jezusem w tym życiu, będzie prześladowany. Nie chcę tego super uduchawiać, ponieważ mówi on o prawdziwych prześladowaniach od innych ludzi. I wierzę, że każda osoba, która jest naśladowcą Jezusa, będzie doświadczać tego do pewnego stopnia w różnych okresach swojego życia. Ale chcę również, abyście zdali sobie sprawę z tego: istnieje ktoś, kto jest jak lew ryczący, szukający kogo mógłby pożreć, i istnieją chrześcijanie, którzy są zranieni, samotni, pobici w różnych miejscach, nawet w waszej społeczności. Nie myśl choćby przez chwilę. Że pewnego dnia, gdy będzie prześladowanie, to położysz życie za swoich braci i siostry w Chrystusie, podczas jakiegoś dramatycznego wydarzenia, jeśli nie kładziesz swojego życia za swoich braci i siostry w Chrystusie teraz. Zaczęliśmy z czasem wierzyć i jedną z rzeczy, jaką nawet fałszywi nauczyciele współcześnie będą używać. Że w wielu zborach, w których jest nauczane słowo Boże, ludzie przyjdą, wysłuchają przesłania, zaśpiewają pieśni i pójdą do domu. Nie istnieje służba sobie nawzajem. Nie ma wspólnoty. Jest tylko przyjdźcie uwielbiać, przyjdźcie posłuchać kazania, pójdźcie do domu. A jednak Kościół jest organiczny i taki powinien być. Jest on żywym, oddychającym organizmem. I powinniśmy robić więcej niż tylko wysłuchać kazania i śpiewać pieśni. Powinniśmy troszczyć się jedni o drugich. Powinniśmy służyć jedni drugim. To jest jeden z powodów, dla którego w naszym zborze po każdym niedzielnym kazaniu mamy wspólny posiłek. A ludzie są zachęcani i nauczani, aby służyli jedni drugim. A następnie ludzie są zachęcani i nauczani, aby pomagali sobie nawzajem, odwiedzali siebie nawzajem, usługiwali sobie nawzajem. Nie w jakimś zorganizowanym programie, ale tak jak prowadzi ich duch. Ponieważ o to chodzi w ciele. Jeśli zranię się w twarz albo w nogę. To moja ręka od razu dotknie twarzy. Uczyni to. Dotknie mojej nogi. Zacznie działać, aby wyleczyć obie z tych ran. My jesteśmy ciałem. Niestety nie mamy czasu, aby przejść przez cały ten list. Jesteśmy dopiero w kilku pierwszych wersetach i zaczynacie widzieć, że Jan mówi o miłości. A następnie się wróci i znowu będzie mówił o miłości jako o znaku. A następnie dotrze do teologii. Będzie mówił o kimś, kto zaprzecza boskości Jezusa, o kimś, kto zaprzecza człowieczeństwu Jezusa, albo gdy ktoś mówi, że jest coś innego niż Jezus, albo idzie dalej niż Jezus. Więc jest to teologia, prawidłowe myślenie na temat Boga, jak również właściwa odpowiedź na to, co powiedział. Mam nadzieję, że spojrzeliście na kilka z tych tekstów i pomyśleliście: wiesz co? Charakterystyki, które ukazał, chociaż często upadam, to mogę zobaczyć, że różnią się bardzo od niewierzącego. I mogę zobaczyć, że te charakterystyki są rosnącymi rzeczywistościami w moim życiu. Mam przez to na myśli, że czasem jest to robienie trzech kroków do przodu i dwóch kroków do tyłu. Czasem jest to jeden krok do przodu i trzy kroki do tyłu. Albo cztery kroki do przodu i żaden krok do tyłu. Widzicie, z chrześcijańskim wzrostem jest jak z wchodzeniem na górę. Nie wiem, czy wielu z Was wchodzi na góry, a może góry tutaj są inne, nie wiem, ale kiedy wchodzisz na górę, to nie rozpoczynasz tutaj i nie idziesz tak. Nie robisz tego. Wchodzisz na górę i robisz to tak. Więc jeśli spojrzę na Ciebie tutaj, a Ty idziesz coraz wyżej, mówię, Wow, dokonuję postępu. Ale następnie widzę, jak idziesz do dołu i jeśli osądzałbym Cię tylko przez ten jeden moment w czasie, to pomyślałbym, Wow, to nie jest chrześcijanin, idzie do dołu. Ale jeśli spojrzałbym na cały okres Twojego życia, to mógłbym zobaczyć drogę na górę i do dołu, jak również stopniowe podążanie na górę. Widzicie to? A następnie bierzemy Ewangelię Jana 15, gdzie są okresy obfitego owocu i okresy przycinania gałązek. Czas obfitości, czas przycinania. Trochę owocu, brak owocu, przycinanie. Widzicie? Mamy krzaki malin obok chaty, w której mieszkam. Jeśli poszlibyście tam teraz, to wyglądają jak jakaś plątanina usłych krzaków. Ale mogę was zapewnić, że na wiosnę coś się wydarzy. Będą na nich maliny. Jeśli nie zjedzą je niedźwiedzie przede mną, to ja je zjem. Takie jest nasze życie. Nie chcę wam tego wyjaśniać w sposób, że jeśli żyjesz w grzechu i buncie, to nie chcę ci tego wyjaśniać w taki sposób, że odejdziesz sobie stąd zadowolony. A jednak w tym samym czasie nie chcę tego uczynić w taki sposób, aby prawdziwy chrześcijanin, który jest w tym momencie nadłamany, wszedł pod jakieś potępienie, ponieważ celem tego listu nie jest potępienie, ale danie pewności prawdziwym wierzącym. Przeczytajcie cały list. Mogę wam polecić komentarz do listu Jana Johna Stota. Mogę wam polecić komentarz Hiberta i wielu innych. Ale o tym jest ta księga. Możemy poświęcić całą tygodniową konferencję, aby uczyć z tej księgi. Ponieważ zawiera w sobie tak wiele rzeczy, tak wiele prawdy, to było wielkim zaszczytem dla mnie, aby być tutaj, dla innych nauczycieli również. I wierzę, że będziemy w stanie to powtórzyć. Chciałbym Wam podziękować za dobroć, jaką nam okazaliście. Jeśli byście mieli szansę porozmawiać z ludźmi, którzy utrzymywali w czystości to pomieszczenie i z tymi, którzy przygotowywali posiłki, nie sądzę, żebym wcześniej był na konferencji, na której jedzenie było tak dobre. Teraz rozumiem, dlaczego brat Bjorn jest tak zdrowy. Jest pełen Ewangelii. Ale nie sądzę, żebym był, a byłem w dobrych miejscach, ale nie byłem w miejscu, w którym tyle jadłem. Pomódmy się. Ojcze, dziękuję za Twój lud, który utworzyłeś, ukształtowałeś i uformowałeś. Dziękuję Panie, że w świecie pełnym niewiary, który może nas przerażać, gdy patrzymy na to, co stwarzasz w prawdziwym Kościele, wiemy, że jesteś prawdziwym i żyjącym Bogiem. Panie, dziękuję Ci za tych ludzi. Pomnóż łaskę, pomnóż łaskę dla każdego wysiłku miłości, dla każdego dzieła wiary, aby byli pełni wytrwałości, nadziei w naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Amen.